Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Trzydzieści minut po północy. Adolf Hitler podpisuje rozkaz ustalający ostatecznie termin ataku na Polskę na 1 września, godzinę 4:45. Godzina 20. Grupa SS-manów udająca polskich cywilów opanowuje rozgłośnię radiową w Gliwicach i zaczyna nadawać wezwanie do powstania przeciwko Niemcom. Godzina 22:30. W niemieckim radio zostaje odczytane niemieckie ultimatum i podana informacja, że Polska odrzuciła je, powodując przez to wojnę. Godzina 1:40. W miejscowości Jeziorki pod Piłą ginie w walce z niemieckimi dywersantami Piotr Konieczko, prawdopodobnie pierwszy polski żołnierz poległy w tej wojnie. Pierwszy atak na cele cywilne podczas II wojny. Bombardowanie Wielunia. Około godziny 4:40 nalot bombowców niemieckich na Wieluń. Nalot został potem powtórzony. Zginęło ponad 100 mieszkańców i zostało zburzonych ponad 70% domów. Oficjalna godzina rozpoczęcia niemieckiej agresji na Polskę. Godzina 4:45. Od tej pory już wszystkie niemieckie oddziały stojące przy polskiej granicy realizowały zadania zawarte w planie Fallweiss. Atak pancernika Schleswig-Holstein. Symboliczny początek wojny. Godzina 4:48. Pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Pomimo przygniatającej przewagi przeciwnika, Polacy bronili jej do 7 września. Bohaterska obrona Poczty Gdańskiej, godzina 4:50. Oddziały SS Heimwehr-Danzig i niemieckiej policji zaatakowały Pocztę Polską w Gdańsku. Pocztowcy bronili się przez 14 godzin. Poddali się, gdy Niemcy podpalili budynek. Zostali rozstrzelani. Godzina 6:30. Polskie radio nadaje specjalny komunikat. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne sprowadzamy na specjalne tory. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Pierwsze powietrzne starcie kampanii wrześniowej. Około godziny 7. Nad lotniskiem Balice dochodzi do pierwszej walki powietrznej w tej wojnie. Niemieckie Junkersy 87, wracając z bombardowania Krakowa, zaatakowały klucz 121 Eskadry Myśliwskiej. Bitwa pod Mławą. Godzina 7:40. Rozpoczyna się pierwszy niemiecki atak na ufortyfikowaną pozycję pod Mławą. Natarcie piechoty wspartej czołgami zostaje odparte. Z biorącym w nim udział 53 czołgów, 6 zostaje zniszczonych, a 41 wraca na pozycje wyjściowe z uszkodzeniami. Polska 20. Dywizja Piechoty broniła Mławy do 4 września. Przemówienie Adolfa Hitlera uzasadniające atak na Polskę. Godzina 10. Hitler, przemawiając w Reichstagu, oskarża polską agresję na Niemcy. Polskie regularne siły zbrojne otworzyły ogień na naszym terytorium. Od godziny 5:45 rano odpowiadamy ogniem i od tego momentu nasze bomby będą odpowiedzią na ich bomby, oświadczył Hitler. Przemówienie prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, godzina 12. Polskie radio nadaje orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego, zaczynające się od słów: Obywatele Rzeczpospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny nasz wróg rozpoczął działania zaczepne. Prezydent wprowadził w związku z niemiecką agresją stan wojenny na obszarze całego kraju. Bitwa pod Mokrą, godzina 17. Wołyńska Brygada Kawalerii Juliana Filipowicza po całodziennej walce z niemiecką 4. Dywizją Pancerną wycofuje się spod Mokrej. Niemcy nie ścigają jej. Obrona polskiego wybrzeża, godzina 17:45. Niemieckie samoloty atakują płynące z Gdyni na Hel polskie okręty. Niszczyciel ORP Wicher, stawiacz min ORP Gryf, dywizjon trałowców i dwie kanonierki. Nie udaje im się zatopić żadnego okrętu, ale jest wielu zabitych i rannych. W tym samym czasie sojusznicy podejmują delikatne próby wymagania od Niemiec zaprzestania wojny. Godzina 18. Rozpoczyna się posiedzenie Izby Gmin na temat sytuacji w Polsce. Ustalono, że należy domagać się od Niemiec niezwłocznego wycofania wojsk z Polski. Bohaterska obrona Jordanowa, godzina 19.
10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej i 1. Pułk KOP pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka powstrzymują natarcie niemieckiego korpusu pancernego pod Jordanowem. Polakom udało się utrzymać Jordanów do 3 września, choć Niemcy mieli 10-krotną przewagę żołnierzy i 9-krotną przewagę pojazdów pancernych. Atak polskiego oddziału kawalerii na opancerzone pojazdy wroga. Początek mitu z szablą na czoło. Godzina 19.30. Pod Krojantami dowódca 18. Pułku Ułanów, pułkownik Kazimierz Mastalerz, prowadzi szarże na biwakujących żołnierzy 76. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej. Gdy pojawiają się niemieckie pojazdy pancerne, pułkownik rozkazuje wycofać się. Później niemiecka propaganda stworzyła mit o polskich szarżach z szablami na czołgi. Polska nie może liczyć na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Zachodni politycy są bezsilni wobec III Rzeszy i nie zamierzają dotrzymać sojuszniczych zobowiązań. Godzina 21.30. Józef Beck wzywa ambasadora Francji i pyta go, dlaczego Zachód nie reaguje na niemiecką agresję. Godzina 21.30. Ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie wręcza ministrowi Ribbentropowi notę z żądaniem niezwłocznego wycofania wojsk niemieckich z Polski.